Zaleją mokrego śniegu. Na trakiem pójdę do ciebie pod prąd. Hey! Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Gdybym ja na przykład tylko pracował w radiu, albo tylko pisał teksty, albo tylko występował, to dawno bym już chyba nie robił tego z taką frajdą, jak robię ciągle, dzięki temu, że mam tych rzeczy parę i jak mnie jedna zmęczy, to mogę sobie do drugiej uciec. Ale tak jakbym się miał zastanowić i odpowiedzieć na pytanie, co najbardziej, to zdecydowanie, i to od lat odpowiadam i tu mi się nic nie zmienia, radio jest mi najbliższe. Ja w radiu zaczynałem, z radia się zaczęło wszystko, co później się wydarzyło, także radio jest cały czas dla mnie najważniejsze. Niech się pani Misia nie boi, niech się pani Misia nie lęka, do wesela się Misio zaboi. Bardzo fajna piosenka. Nagroda za choreografię na festiwalu piosenki ortopedycznej Rybanów Zdrój 2011. Fascynowałem się i nadal się fascynuję twórczością takich ludzi jak Wojciech Młynarski, jak Jeremi Przybora na przykład, Jan Kaczmarek, Andrzej Waligórski. To są tacy ludzie, których teksty ja uwielbiam. Kiedyś słuchałem ich z rozkoszą. Później niektórych z tych ludzi, których wymieniłem, miałem szansę i szczęście poznać osobiście, ale ta fascynacja nie minęła. Ja nadal, w związku z tym, że towarzysko się poznaliśmy, nie znaczy, że ja mniej twórczość Wojciecha Młynarskiego cenię. Także nauczyć się można tego w tym sensie, że można się czymś zafascynować, zapatrzyć i pomyśleć sobie, o Boże, jak ja bym chciał napisać taki tekst na przykład. I to wtedy prawdopodobnie pomaga. No, ja na pewno tak robiłem. Nagle się niesie głos wujka Marka z pokoju. Alina! Chciałabyś kiedyś zobaczyć Wielki Kanion? Rozmarzony głos ciotki z kuchni. Pewnie, żebym chciała. Chodź, na Discovery pokazuję. Zawsze wychodząc na scenę, ja na linii kulisy zostawiam sobie ten stres po tamtej stronie, bo myślę sobie, że jak już wyjdę tutaj, to wychodzę po to, żeby ludzi wprowadzać w dobry nastrój, a takim zestresowanym własnym nastrojem to chyba w dobry nie można innych wprowadzać. Wjeżdżam parę lat temu do Iławy na Mazurach. Patrzę, zakład rolno-produkcyjny Rolimpex reklamuje się dwoma banerami. Na murze tego zakładu były wywieszone dwa banery. I na jednym banerze jest napisane: najlepsze trawy z Iławy. Ja tam widziałem na ulicy paru takich, że kto wie, czy to nie jest prawda. A na drugim obornik o zapachu waniliowym. Może być życie piękne?